Władysław Reymont, Chłopi, tom drugi, Zima. Zima zbliżała się powoli, aż nadeszła jakoś po świętej Barbarze. Antkowie mieszkali teraz w bardzo skromnej chałupie Bylicy, razem z rodziną Weroniki. Ciężki to był czas dla Hanki, wciąż kłóciła się z siostrą, a i mąż się od niej oddalił. Poza zimnem domownikom doskwierał również głód. Zawzięty Antek zabronił Hance przyjmowania jakiejkolwiek pomocy od Boryny. Jego gorycz pogłębiało to, że cała wieś się od niego odwróciła. Od 3 niedziel nikt ich nie odwiedzał. Tego dnia Hanka czekała na kupców, którzy mieli kupić krowę. Po ostrych targach Antek kazał żonie spłacić wszystkie długi, resztę schować, a sam wziął 5 rubli i poszedł w świat szukać roboty. Nie uszedł jednak daleko, bo nagle obok przejechały sanie, a na nich Jagna z Boryną. Zgnębiony poszedł do karczmy, po drodze minął jeszcze kilka sań. Jechali na sąd z dworem, o krowę i pobitego parobka. Antek siedział w prawie pustej karczmie i pił, po czym wyszedł bez zapłaty, a przy wyjściu prawie pobił Jankiela. Hanka wciąż kłóciła się z Weroniką i zamartwiała o męża. Spoglądała z tęsknością na borynową chałupę i zazdrościła w duszy Jagnie dobrobytu. Kobieta pokrzątała się w obejściu, po czym kazała ojcu wszyty dopilnować i poszła do wsi. Po drodze spotkała Jankiela, który wywróżył jej nędzną przyszłość. Spotkała też Magdę, córkę organisty, którą wyrzucili z domu za to, że prowadzała się z Frankiem i teraz jest w ciąży. Hanka weszła do domu organisty, gdzie akurat składali opłatki. Ktoś wezwał organistę na chrzest. Hanka powoli zaczęła się żalić. Skończyła dopiero wtedy, gdy dała sobie upust. Wysłuchali jej, pocieszyli, ale na Borynę złego słowa nie powiedzieli. Za to gospodyni zaproponowała Hance pracę, przędzenie wełny. Podziękowała i poszła dalej, myśląc, gdzie poszukać pracy dla męża. Postanowiła pójść do młyna, po drodze spotkała Nastkę Gołębiankę. Młynarz obiecał zatrudnić Antka, ale nie oszczędził kobiecie słów prawdy o mężu. I Hanka dowiedziała się, że Antek nadal romansuje z Jagną. Zrozpaczona szybko pobiegła do domu. Tam została już 3 worki wełny. W jednym z nich znalazła bochen chleba i kawał słoniny. Siadła, przędła, czekając na Antka. Następnego dnia Hanka już się tak nie martwiła, nie miała na to czasu. Antek wrócił dopiero pod wieczór, tak zbiedzony, że nie miała serca go o nic pytać. Niespodziewanie do chałupy Beliny zawitał stary kłąb. Poplotkowali z nim trochę, na koniec zapraszał ich do siebie i oferował pomoc. Gdy zostali sami, Hanka pytała męża, czy szukał roboty. Skłamał, że tak. Ona też nieco skłamała, mówiąc, że młynarz sam zaproponował mu posadę. Antek zaczął nową robotę przy rżnięciu drewna. Po 1 dniu wrócił do domu ledwo żywy, wszystko go bolało. Wiedział, że się przyzwyczai, ale i tak było mu ciężko. Praca była jeszcze bardziej wyczerpująca niż mróz i wicher, ale nadal czuł uczucie żalu i zazdrość o Jagnę. Hanka cieszyła się, że mąż ma robotę, a sama co dzień przynosiła mu obiad do tartaku. Miała wtedy okazję patrzeć na ukochanego męża i pogadać o sprawach bieżących. Któregoś dnia, gdy Hanka poszła, chłopi jeszcze rozmawiali o bracie dziedzicowym z Wólki, który niedawno wrócił z zagranicy i nie chcąc mieszkać we dworze, przeprowadził się do Borowego i sam wokół siebie gospodarzył. Podobno po wsiach chodzi i wypytuje się wszystkich o jakiegoś Kubę. Antek przypomniał o zmarłym parobku, ale Mateusz już wzywał do roboty. Antek coraz bardziej zamykał się w sobie. Przestał chodzić do kościoła, bo bał się spotkania z Jagną i znajomych nie odwiedzał. Jeszcze bardziej zacięty był na Mateusza. Któregoś dnia spotkał kowala, który zaczął mu wypominać, że nie przyszedł do niego po radę, a przecież taka sama krzywda ich spotkała. Kowal zaczął mówić o zgodzie z Boryną, ale Antek go pogonił. Chłopak poszedł do młyna przypilnować, by zrobiono kaszę. Zastał tam wielu ludzi, a pośród nich Mateusza. Opowiadali coś o wypędzeniu Magdy i śmiali się przy tym. W pewnym momencie zaczęła się rozmowa o Jagnie. Mateusz się przechwalał, jakby to z nią romansował. Tego Antek nie wytrzymał i stanął w obronie dobrego imienia Jagny. Pobił straszliwie Mateusza, po czym poniósł go i wrzucił do wody, co wzbudziło podziw wśród obecnych. Młynarz zawołał do roboty, ale Antek nie chciał iść, chyba że za tyle co Mateusz, a że cennym był pracownikiem, to i utargował lepszą pensję. Zbliżało się Boże Narodzenie. Wszędzie panował ruch. Po chałupach robiono porządki i przygotowywano tradycyjne posiłki.
Boryna z nowym parobkiem, Pietrkiem, pojechał do miasta po przedświąteczne sprawunki. Tymczasem Jagnę odwiedził w domu księży, Jasio. Przyniósł opłatek i przy okazji podzielił się nowinami. Powiedział między innymi o Antkowej biedzie. Boryna był coraz bardziej zakochany w Jagnie, niczego jej nie żałował. Natomiast dziewczyna cały czas myślała o Antku. Kobieta chodziła niespokojna, popłakała sobie, po czym nagle wesołością wzięła. Z tego Dominikowa i Boryna wywnioskowali, że młoda żona na pewno jest w ciąży. Gdy jej to oznajmili, zaczęła zaprzeczać. Wcale się to nie uśmiechało. Tymczasem nastał wigilijny wieczór i Borynowie w towarzystwie Dominikowej, jej synów, Rocha, służby oraz Jagustynki zasiedli do wieczerzy. O północy cała wieś poszła do kościoła na pierwszą mszę. Podczas nabożeństwa Antek zagadnął Jagnę i poprosił, by któregoś dnia wyszła do boru, bo musi z nią pilnie porozmawiać. Dziewczyna wróciła po pasterce, nękana wątpliwościami, czy powinna się z Antkiem spotykać. W końcu jej złe myśli przeszły i znowu wzięła się do roboty. Józia z Nastką gadało wesoło, ale smutne wieści przyszły. Mana zległa w nocy i dziecko zamarzło. Ona ledwo uszła z życiem. Rozmowa zeszła również na Mateusza, który wciąż dochodził do siebie po bójce z Antkiem. Kiedy Jagna o tym usłyszała, nagle zaczęła płakać, ale oprzytomniała się szybko i wypytywała o szczegóły. Jeszcze bardziej jej teraz tkwiło w sercu prośba Antka. Tymczasem wciąż trwał spór z dworem. Chłopi mieli się zabrać, by coś uradzić i prosili Macieja o udział w zebraniu, jednak gospodarz wykręcił się pilnym wyjazdem do Woli. Jagna początkowo cieszyła się, że Boryny nie będzie cały dzień. Myślała, żeby wieczorem udać się na spotkanie z Antkiem. Jednak w ostatniej chwili postanowiła jechać z mężem. Maciej wyszedł strapiony, że już na radę go nie proszą. Nagle w progu stanął jakiś nieznajomy. Pytał, czy to dom Boryny. Chciał się ogrzać i rozglądał się po chałupie. Rozpytywał o wycinki i inne rękodzieła. W pewnym momencie zagaił o Jakuba Sochę. Okazało się, że zmarły parobek jakby był niegdyś jego towarzyszem walki. Jemu to, pan Jacek, nieznajomy okazał się bowiem bratem dziedzica, zawdzięcza życie. Kiedy powiedziano mu o śmierci Kuby, poszedł na jego grób i żarliwie się modlił. Jagna w końcu zdecydowała spotkać się z Antkiem, jednak uniemożliwił jej to Boryna, wołając żonę do domu. Maciej, widząc zdyszaną i zarumienioną żonę, zaczął ją podejrzewać o jakieś schadzki z parobkami. Przyszedł Rocho wypytywać o sytuację z dworem, ale Boryna nic mu nie mógł powiedzieć. Kiedy gość przyszedł, Jagna stłała już łóżka. Boryna rzucił jej szmatę pod nogi i powiedział z wyrzutem, że znalazł ją na podwórzu, oskarżając tym samym żonę o potajemne schadzki. Jednak kobieta żarliwie zaprzeczała. W święto Trzech Króli, które wypadało tego roku w poniedziałek, po nieszporach, ludzie zebrali się w karczmie, gdzie odbywały się właśnie zmówiny córki Kłęby. Konflikt lipieckich chłopów z dworem pogłębiał się, dlatego nie zatrudniono nikogo we wsi przy wyrębie lasów, co dotknęło przede wszystkim najbiedniejszych. Poproszono pomoc księdza, wysłano do niego delegację, jednak duchowny odmówił pomocy. Tymczasem zabawa w karczmie przy wódce zaczęła się na dobre. Nagle pojawił się Mateusz, idąc jeszcze o kiju i zawołał młodego Borynę. Ku zdziwieniu Antka rywal przyszedł się pojednać. Pijąc i rozmawiając, pojednali się, a Antek zwierzył się towarzyszowi z miłości do Jagny. Do karczmy wszedł Boryna z żoną, co oderwało uwagę Antka od sprawy. Kiedy tylko ojciec odwrócił się, podszedł do dziewczyny i porwał ją do tańca. Józka, widząc jak brat z macochą na parkiecie widziwia, poszła po Borynę, żeby przerwał to wszystko. Wściekły mąż wyrwał Antkowi żonę z objęć i pognał ją do domu, co stało się obiektem plotek w całej wsi. Zabawa się skończyła, karczma opustoszała, tylko Antek siedział w kącie jak zamroczony. Ocknął się na głos Hanki, która przyszła zabrać go do domu, ale odpędził ją. Sam wyszedł, szwendał się po wsi długo, a wracając do domu znalazł Hankę leżącą pod cmentarzem. Kobieta płakała rzewnie. Wtedy wzięło go na litość i poniósł żonę na rękach do chałupy. U Borynów po wydarzeniu w karczmie było nie do wytrzymania. Panowało straszliwe, pełne napięcia milczenie. Młoda żona nie mogła znaleźć sobie miejsca w domu, wciąż myślała o Antku. Dominikowa próbowała wstawić się za córką u Boryny, ale ten już swoje wiedział i przekonać się nie dał. Jagna poszła za radą Jagustynki,
i na przekór mężowi stawiała się na swoim i nie dopuszczała do siebie. Jednak efekt był odwrotny od zamierzonego. Zgodę przyniósł dopiero ksiądz, który przyszedł na kolędę i przemówił do rozumu Borynie. Ale zgoda ta była tylko pozorna. Maciej wciąż pilnował żony, a oboje pamiętali krzywdy sobie wyrządzone. Jagna coraz bardziej nienawidziła męża i coraz mocniej ciągnęło ją do Antka, z którym teraz często spotykała się pod Brogiem. Kochankom pomagali Jagustynka i Witek, który był zły na gospodarza. Tymczasem doszło do ugody między dworem a bogatymi, wójtem, kowalem i młynarzem. Mieli sami zwozić drewno. Boryna, początkowo obrażony, że go na naradę dziedzic nie zaprosił, w końcu się zgodził, myśląc jednak skrycie, że jak przyjdzie co do czego, to się jeszcze o las będzie z dworem bić. Tego dnia było wietrznie i pochmurno, ale Hanka i Bylica musieli udać się po chrust do lasu z grupą innych kobiet. U Antków panowała teraz straszna bieda. Po drodze, zatopiona w myślach, w cichych groźbach kierowanych w stronę Jagny, którą obwiniała o swoje nieszczęście, odłączyła się od grupy i wracała sama. Tymczasem obok przejechały sanie Boryny, gdyż zły gospodarz wracał z sądu, przegrywając sprawę o krowę. Maciej poznał synową i zaproponował podwózkę, zdumiony zmianą, jaka zaszła w synowej. Z litością Maciej zaproponował Hance pomoc i kobieta rozmyślała o tym długo po powrocie do domu. Bylica radził jej pogodzić się z Boryną, przystać na jego propozycję, a nie oglądać się na Antka. Hanka myślała teraz już tylko o sobie i dzieciach, gdyż ponownie była brzemienna. To zmotywowało ją do działania. Pracowała jeszcze, a co rusz wyglądała za okno, czy mąż nie wraca. Nagle usłyszała hałas. Coś się paliło. Wpadł Antek cały we krwi i w rozdartym kożuchu. Tego samego dnia zeszli się ludzie do Kłębów na przędzenie wełny. Był tam i Roch, który tym razem opowiedział zebranym historię o królach. Jagna zasłuchała się, przeżywała każde słowo Rocha tak, że nie zwracała na nic uwagi. Tymczasem zniecierpliwiony Antek dawał jej znaki. Nagle usłyszano ujadanie psów za oknem i jakaś postać przemknęła po dworze. Wszyscy się wystraszyli, że to ktoś obcy. Roch, żeby uspokoić towarzystwo, począł opowiadać kolejną historię. Tym razem o Matce Boskiej. Zdumienie i dźwięk mateuszowego fletu sprawiło, że prawie nikt nie zauważył, jak Antek i Jagna wymknęli się, by schronić się w stodole. Kochankowie spędzili razem namiętne godziny i ogarnęło ich całkowite szaleństwo tak, że zatracili poczucie czasu. Kiedy schadzka dobiegła końca, szli w całkowitych ciemnościach wzdłuż drogi w kierunku domu Boryny. Nagle usłyszeli jakiś głos niedaleko. Wyrósł przed nimi nagły ogień, a zaraz po nim gniewny Boryna z widłami w dłoniach. Kochankom jednak udało się uciec. Boryna krzyczał oszalały, zlecili się ludzie, by ugasić ogień. Wieś aż huczała po wydarzeniach poprzedniej nocy. Nikt nie miał wątpliwości, kogo Boryna zastał na Brogu. Kochanków zdradziła zapaska zgubiona przez Jagnę. Zebrani na pogorzelisku ludzie podejrzewali, że to Antek w złości podpalił Brog, winą obarczając jednak niewierną Jagnę. Gdy tak pomstowano kochanków i obmyślano odpowiednią karę, nadszedł ksiądz z Panem Jezusem, a przed nimi jambroży ze świecą i dzwonkami. Podążał z ostatnią posługą do umierających. Część ludzi podążyła za nim. Do wsi przybył pisarz ze strażnikami oglądać pogorzelisko. Wszyscy niecierpliwie czekali, kiedy pójdą zabrać Antka do kryminału. Wielkie było ich rozczarowanie, kiedy dowiedziano się, że Borynowego syna nikt nigdzie nie zamyka. Zaczęły się pojawiać głosy broniące Antka. Za to nienawiść do Jagny rozgorzała na dobre. Ponadto cała wieś jednomyślnie współczuła Hance. Przyszedł marzec. Plotki ucichły. Tym bardziej, że żadne z uczestników wydarzeń nie rzucało się ludziom w oczy. Hanka dowiedziała się wszystkiego od Weroniki. Kobieta pełna gniewu i determinacji przestała się bać męża. Postanowiła pójść do Boryny po pomoc. Wcześniej pogodziła się jednak z siostrą, przeprosiła za wszystko, podziękowała za gościnę i nie skarżyła się na męża, co zdziwiło bardzo Weronikę. Antkowa żona w popielec wybrała się rano na mszę, po czym poszła do Boryny, gdzie radośnie przywitała ją Józka. Boryna ciepło rozmawiał z synową, ulitował się nad nią i dziećmi, kazał zapakować im jedzenie w tobołki i zaprosił do częstszych odwiedzin. Antek wściekł się, widząc darowiznę od ojca, ale Hanka postawiła mu się, robiąc awanturę i chłop poszedł w wieś. Rozpił się teraz na dobre i mimo wszystko spotykał się z Jagną,
choć ta widywała się z nim tylko dlatego, że się go bała. Tymczasem, dzięki interwencji księdza, ponownie pogodzono małżeństwo, co rozwścieczyło zaskoczonego Antka. Czatował wiele dni na Jagnę, ale się z nią nie spotkał. W poszukiwaniu kochanki poszedł na Nieszpory, a tam, pod wpływem kazania, w którym został wypomniany, przeżywał upokorzenie. Odwilże i chłód dawały się we znaki szczególnie lipieckim biedakom. U Borynów nastały nowe porządki. Maciej, choć przyjął żonę do domu, to nie miał już dla niej serca, zapędzał ją do roboty i traktował jak dziewkę. Nie pilnował jej nawet, bo stała mu się zupełnie obojętna. Za to w jego łaski wkupiła się poczciwa synowa i teraz Hance się ze wszystkiego zwierzał. Bywała u niego co dzień, a dzieci nawet nocowały z dziadkiem. Jagna coraz bardziej zajadła, coraz bardziej się wściekała i do Antka już nie miała nawet ochoty wracać, że jej wszystko raz wypomniał i również ją zostawił. Któregoś dnia marca we wsi pojawiła się wiadomość, że dziedzic wycina las, co niesamowicie rozwścieczyło chłopów, po czym poszła delegacja do Boryny, by się go poradzić. Jeżeli Ci się podobało, zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału oraz polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/a+nauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać, pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com.